when it's just you. Well, times can be tough. Cześć, siemano wszystkim, nagrywałem dzisiaj tygodnik kryptowalut dla was i w ostatnich momentach tego filmu przeszedłem sobie na stronę Google Trends, wpisałem hasło Bitcoin i zostałem dość mocno zaskoczony. Ustawiłem sobie cały świat tutaj w filtrach, hasło wyszukiwane Bitcoin, tak jak powiedziałem, i co się okazało, że na pierwszym miejscu w wyszukiwaniach hasła Bitcoinem stoi kraj, jakim jest Republika Południowej Afryki. No, kto by z was się spodziewał, że jest to państwo, w którym najczęściej obecnie wyszukuje się hasło, jakim jest Bitcoin. Z tych krajów jeszcze jest, jak sobie przejdziemy tutaj dalej, Ghana, kawałek dalej jest jeszcze Nigeria, Polska, jak patrzyłem, to tam jest gdzieś naprawdę na odległym miejscu, nie wiem, czy ją w ogóle tutaj znajdę teraz, 46 miejsce. 21, no tutaj jest wartość, Nigeria ma 58, w Republice Południowej Afryki jest 100, czyli akurat w tym momencie z całego świata to jest kraj, w którym najczęściej wyszukuje się słowo Bitcoin. I zacząłem troszkę szperać po tym, dlaczego to w tej Afryce tak Bitcoina teraz kupują i czy to jest jakiś chwilowy trend, czy dłuższy. No jak sobie tak popatrzyłem, to ten trend już się nasilił bardzo mocno od tamtego roku, 2017 roku. Poczytałem sobie troszkę, poszukałem, znalazłem kilka artykułów o tym, z marca akurat, z lutego gdzieś tam. I jest kilka powodów, dlaczego ci ludzie tam tak bardzo kupują kryptowaluty. Pierwszym z tych powodów jest cholerna inflacja. Jest tam potężna inflacja, nie aż tak duża jak w tym momencie w Wenezueli na przykład, czy w jakichś innych takich dziwnych krajach. Natomiast na przykład jest to napisane, że w Nigerii ich waluta Naira straciła 90% jej wartości w stosunku do dolara i euro w przeciągu ostatnich 2 lat, gdzie w tym czasie Bitcoin rósł ponad 1000%. No to jest naprawdę potężna strata wartości. Inną sprawą jest to, że w Nigerii, Bank Nigerii nałożył limit na osobę, że mogą wydawać tylko 100 dolarów miesięcznie na zakupy przez internet. Posiadając Bitcoina całkowicie omijają ten zakaz, no bo rząd ich nie jest w stanie, nie ma kontroli nad tym, jakby jak oni płacą Bitcoinem za jakieś tam rzeczy przez internet. Oczywiście nie we wszystkich krajach Bitcoin czy inne kryptowaluty są możliwe do kupienia przez tych ludzi, bo jest tam potężna bieda, tego się nie da ukryć. No ale są takie kraje właśnie jak Republika Południowej Afryki, Nigeria, tu był też przykład Tanzanii, Zimbabwe, Gany, gdzie jednak ludzie korzystają z tych kryptowalut, co mnie mega zaciekawiło. Nie wiem, czy wy zdawaliście sobie sprawę, że w Afryce jest aż tak duża popularność kryptowalut. No i tak przyszedłem jeszcze do innego artykułu właśnie, czy to jest ten, czy jeszcze inny. Nie, to jest ten. Jest to napisane, że jakiś tam pan Martin Seruga naucza dzieci i w ogóle ludzi w takich zajęciach, poza takich wolnych zajęciach, bezpłatnych i tak dalej, właśnie o kryptowalutach. Jak sobie sprawdziłem Seruga to jest stolica Ugandy, no więc mega ciekawe, że właśnie w takich krajach nawet uczą o kryptowalutach, jak tu jest napisane, uczą jak nimi płacić, żeby zastąpić, tak jak tu jest napisane, ich waluty lokalne. To nie chodzi o to, jak spekulacyjnie tymi kryptowalutami się posługiwać, tylko po prostu, żeby sobie pomóc w życiu i mieć w portfelu u siebie cyfrowo walutę, która jest zdecydowanie bardziej stabilna od ich waluty narodowej. No, to jest mega plus dla tych ludzi na pewno. Jeszcze tu wyszukałem sobie jedno hasło, local bitcoins. I tu już w ogóle mi rozwaliło mózg. Zobaczcie, gdzie najpopularniejszy jest local bitcoins. Local bitcoins to, jak już nieraz wam mówiłem, jest po prostu to wymiana kryptowaluty za gotówkę i w drugą stronę fizycznie z osobą fizyczną po prostu spotkacie się gdzieś na mieście, kupujecie kryptowalutę, ona wam sprzedaje kryptowalutę i tyle. No i najpopularniejsze local bitcoins są w Tanzanii, w Kenii, w Wenezueli, w Nigerii, w Rosji. Rozumiecie to? Kamerun, Pakistan, Ghana, Republika Południowej Afryki właśnie, w tych krajach afrykańskich. Zobaczcie, ile tam teraz ludzi wymienia swoje te waluty na Bitcoina właśnie. No to jest mega ciekawa rzecz. I tutaj Inwestopedia też napisała już w lutym taki artykuł, czy Afryka jest następnym potężnym marketem, następnym potężnym rynkiem dla właśnie kryptowalut. Ja uważam, że może tak być. Patrząc na to, co się właśnie tam dzieje w tych krajach, jak ta inflacja u nich mega po prostu wzrasta, no to ci ludzie, którzy mają oczywiście szansę, mają taką możliwość, uciekają w te kryptowaluty.
aby po prostu żyło im się jakkolwiek lepiej w tej Afryce. No, ciekawa rzecz, naprawdę. Te liczby tutaj zaciekawiły mnie bardzo. Czasem przez głupotę właśnie nagrywając te swoje filmy mogę wpaść na jakąś taką ciekawostkę, z którą mogę się z wami podzielić po prostu na tym kanale. I to tyle w sumie na dzisiaj. Taka informacja, komentujcie właśnie, czy też sądzicie, że Afryka może być jakimś kolejnym potężnym marketem dla kryptowalut. I czy my w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek tą wiadomość, tą informację wykorzystać na swoją korzyść oczywiście. Także do zobaczenia w następnym filmie na kanale. Cześć! Vanilla, la, la.